Cześć kochani, witamy. Dzień dobry. Nazywam się Ania Dawidowska. I Bartek Dawidowski. 6 lat temu zrobiliśmy taki numer, że zamieniliśmy dom na lądzie na dom pływający po oceanie. Czyli krótko mówiąc, od 6 lat i od 50 tysięcy mil morskich, czyli prawie ponad 90 tysięcy kilometrów, mieszkamy w domu, który porusza się pod żaglami po już teraz 4 kontynentach. No właśnie, i też na tym pokład zabraliśmy nasze dzieci i to jest nasz sposób na przede wszystkim życie razem, na życie rodzinne. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmianę naszego życia? Czy się na kogoś, kurczę, fajnie, żyją sobie na Karaibach. Wyjście z systemu, w sensie takim, że odbieramy pewną wolność i bierzemy ją z powrotem do swojego życia. Jak wydbać o swoje zdrowie? Gdzie jest opieka zdrowotna? Bierzemy na siebie odpowiedzialność za reakcję w naprawdę nagłych sytuacjach. Ja postawiłem, że mam takie marzenie i chciałbym iść z tym do przodu, tak? Ta nasza historia nie była prosta. Zapraszamy. Cześć kochani. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Jak to urwaliśmy się z systemu. I skąd wziąć odwagę, aby żyć po swojemu. No właśnie. I dzisiaj będzie o tym, już powiedzieliśmy o tym, jak to zrobić, a teraz się zastanawiamy nad tym, jakie są wady i zalety w życiu, życia warto. Na własną rękę, tak? Na własną modłę. No właśnie, bo czasami patrzy się na kogoś, kurczę, fajnie, żyją sobie na Karaibach, gdzieś tam na Dominikanie, pod dużym kamperem po świecie, tym to fajnie, bo tym się udało. A czy tak naprawdę zastanawialiście się kiedyś, jak to jest po tej drugiej stronie? Teraz powinien się w tym filmie pojawić taki dźwięk tych piszczących opon. Takie Dobra, dokładnie. A teraz wam powiemy, jak jest naprawdę. No właśnie. Dobra, uwaga. Czy to wszystko wygląda jak w bajce? Czy życie na Karaibach, tak, na łódce, to tylko życie pod palmami? To znaczy, okej, to jest jak w bajce, bo taką bajkę sobie wymyśliliśmy i ją bardzo kochamy. Ale to nie znaczy, że tylko leżymy do góry nogami pod palmami i generalnie pijemy drinki z parasolkami. Wręcz przeciwnie. Wyjście z systemu, w sensie takim, że odbieramy pewną wolność i bierzemy ją z powrotem do swojego życia, wolność wyboru w jakimś tam aspekcie, w jakiejś dziedzinie, powoduje to, że za tą dziedzinę również musimy wziąć na nią odpowiedzialność. Czyli nic nie jest za darmo. Czyli jeżeli mamy coś wygodnego w systemie, co nam w miarę pasuje i się z tym zgadzamy, to sobie to bierzmy i bądźmy z tym. Chodzi tylko o to, żeby być świadomym tego wyboru, tak? Czyli my, jak nam się podobało na przykład sprawa A, B i C, a D nam się podobała, no to myśmy sobie A, B i C wydzielili, zrobiliśmy to po swojemu nauce, a z D dalej korzystamy z systemu. I dzięki temu nie mamy wyboru, robimy to tak, jak system nam każe, ale za to w wszystkich innych tych dziedzinach, które chcieliśmy mieć wolność, mamy. Dobrze gadam? No to gadasz, ale tak trochę idealnie. Tak trochę abstrakcyjnie. Dobra, to teraz do rzeczy. No właśnie. Co to znaczy właśnie żyć po swojemu? Czy to w ogóle... Co to oznacza tak naprawdę, tak? To oznacza, że musimy wyjść przede wszystkim z jakiejś strefy komfortu. I wiele z was do nas pisze, tak? Przede wszystkim, skąd wzięliście odwagę? Ja bym też tak chciała, ale boję się, tak? No i nie ma się co dziwić, tak? Z jednej strony ciągnie nas coś. Chcielibyśmy podróżować, być panami swojego losu. Ale co z drugiej strony? Przede wszystkim najbardziej nas ogranicza to poczucie bezpieczeństwa. Chcemy mieć stabilizację. I to jest chyba największa przeszkoda, jaką mamy, żeby po prostu ją przejść. Więc tutaj w tym wariancie, kiedy decydujesz się na to, że żyjesz na swoich warunkach, to nie jest tak, że tylko sobie okej, tutaj zbijasz sobie tutaj bączki, leżysz pod palmą. Tak. I co? I pensja wpływa co miesiąc. No nie do końca. No czyli... Tak, więc tu jest wiele aspektów, tak? Czy to są... ta odpowiedzialność dotyczy... My możemy też w naszym przypadku powiedzieć, ale mamy bardzo wielu znajomych, którzy w różny sposób żyją na własnych warunkach, niekoniecznie na łódce, chociaż łódka jest dla nas takim dosyć skrajnym przykładem, ale w naszym przypadku ta nasza odpowiedzialność polega na tym, że postanowiliśmy żyć po swojemu, w miarę własnym systemie. To oznacza, że wzięliśmy odpowiedzialność za, przede wszystkim za nasze życie, za nasze zdrowie, za nasze bezpieczeństwo. Dzieci. Tak, za nasze dzieci i wychowanie i edukację. Szkołę. Dokładnie. Więc to jest 5 tutaj takich ogólnie od razu aspektów, no plus finanse, tak? Bo to też jest coś no nie takiego. Plus, tylko na początku finanse, bo myślę, że ja wszyscy ogóle... od razu powiedzą, no dobrze, a z czego żyjecie, tak? No właśnie, tak. Więc no. to w jaki sposób ja to wymieniłam, to w ogóle nie poszło, jeśli chodzi o priorytety. Ja po prostu dokładnie to wymieniłam. No to zacznijmy od tyłu.
Bo myślę, że wszystkich najbardziej interesuje. No właśnie. No dobrze, ale z czego wy żyjecie na no tej właśnie. Łódce, tak? No właśnie. No więc jak dobrze. No to teraz uwaga, bo dzięki pandemii prawdopodobnie zdaliście sobie sprawę, że znacznie więcej pracy można wykonać zdalnie, niż to się wcześniej wydawało, że jest możliwe. A no jednak właśnie. Okazało, że się da. I wcale nie trzeba chodzić do biura, wcale nie trzeba jeździć do tego biura i dużo da się zrobić z domu. No więc jeśli da się zrobić z domu, to da się również zrobić z łódki. I da się zrobić no i tak z drugiego krańca świata. I tak dokładnie my żyjemy. My zaangażowaliśmy się w kilka bardzo fajnych projektów, które mniej lub bardziej zaczynają nam wreszcie tutaj owocować. I to jest praca stuprocentowo zdalna. My nigdzie fizycznie nie musimy być z tego powodu. Jedyne, co nam jest potrzebne, to jest połączenie do internetu. I nawet to nie do końca, bo na przykład jak Ania edytuje filmy, to nie musi być wcale na internecie w tym czasie. No to działa jak najbardziej offline. Jak ja coś piszę, to też mogę napisać jak najbardziej bez problemu, bez połączenia z internetem, tak? Więc to tak, nie wdając się totalnie w szczegóły i księgowość naszą, bo nie mamy zamiaru się tu spowiadać jak przed skarbówką. Po prostu pracujemy, pracujemy zdalnie. Na łódce. Dokładnie. Robimy różne rzeczy, między innymi właśnie oglądacie to wideo, z którego gdzieś tam mamy pewne dochody, czy to z Patronite'a, z Patrona, czy z różnych innych sprzedaży naszych różnych produktów. Nie są duże, że kokosy, ale że tak powiem, jesteśmy w krainie kokosu, więc z każdej palmy, jak spadnie jeden kokos, to zbiera się całkiem niezły talerz kokosków. No i właśnie, idąc po stronie... Ale ja bym chciała, przepraszam, no, tak jest. Bo ja dzisiaj zagram trochę adwokata diabła. To znaczy, ktoś powie, no dobrze, dobrze, jakieś projekty, a to co, jestem diabeł? Ale przecież mam tu pensję, a co będzie, jeśli na przykład mi nie wyjdzie, bo nie mam gwarancji tego, czy będę zarabiał, tak? Rozumiesz? No oczywiście, że nie. No i jedyne to możemy powiedzieć, że w naszym przypadku my z Bartkiem mieliśmy takie podejście, że często o tym mówiliśmy, że oboje... Ale czekaj, bo chciałbym tylko zadać jedno takie pytanie retoryczne. Zadajcie sobie pytanie, czy w systemie będąc, czas macie gwarancję, że będziesz zarabiał jutro? Kolejna zostawiam was z tym. Diabełka. Więc tak, no my z Bartkiem mieliśmy takie podejście do tego, że tak, oboje... No już jesteśmy w jakiś sposób dojrzali, więc to było jakby tu plusem takim... podejściu, bo też już na swoim koncie mieliśmy różne projekty i też czujemy, że oboje mamy wiele pasji w życiu, wiele różnych zdolności i po prostu doszliśmy do wniosku, że cokolwiek się wydarzy, w jaki sposób gdzieś tam sobie jakoś poradzimy. Po prostu w końcu będziemy mogli coś zrobić. I to że jakoś tak wierzymy w siebie, mamy takie poczucie, że okej, to co zrobiliśmy do tej pory, czy no już nawet nie chcę mówić o studiach, bo w tym momencie moglibyśmy wejść w polemikę, czy jakieś wykształcenie daje nam gwarancję pracy, tak? Ale to, że na przykład wierzymy w siebie, wiara w siebie i faktycznie różne zdolności i doświadczenie, rzetelność, profesjonalizm powoduje to, że kurczę, nawet będąc, nie wiem, na Karaibach, na przykład Bartek jest elektrykiem. Między innymi. I okazuje się, że gdyby się okazało, że któryś z naszych projektów nie wypaliłby, no to mógłby teoretycznie zatrudnić się jako elektryk na przykład na innej łódce. No men omen, zacząłem robić takie małe projekty tu i ówdzie. No właśnie. No. Więc to też... jest taki przykład, tak? Więc faktycznie, jeśli mamy w sobie taką odwagę, no to, to możemy to zrobić. Więc to jest wzięcie odpowiedzialności za te finanse. No i to jest też bardzo ważny temat, to co Ania poruszyła, bo to jest takie zaufanie. Zaufanie do siebie, wiara w siebie nawzajem również. Ania wie, że ja dużo rzeczy potrafię, ja wiem, że Ania dużo rzeczy potrafi i razem wiemy, jeszcze mocniej się czujemy w tym, bo wiemy, że razem jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić sami. I co by się nie zadziało poza, powiedzmy, końcem świata, to jesteśmy w stanie właściwie się odnaleźć w jakiejś nowej rzeczywistości i wykorzystać ten swój dość duży zestaw umiejętności, czy doświadczeń, czy edukacji do tego, żeby... znowu coś rozpocząć, coś, co będzie nas w miarę satysfakcjonować, ale przy tym samym trzymać przy życiu, tak? Okej. No to co? Myślę, że finanse mamy odhaczone. Z głowy. Czyli w systemie jakby tym odpowiedzialność za finanse, dalej, odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie. Dobra, to zacznijmy z grubszej rury. Tak? Odpowiedzialność za dzieci. Bo to wszyscy ci rodzice, którzy tutaj teraz nas słuchają, na pewno ewentualnie, no dobrze, ale wzięli te dzieci ze szkoły i w ogóle, i co teraz? I one się tam same na tej plaży bawią, czy na łódce patrzą się w ścianę? No nie chcę być tu wredny, ale jak rozglądniemy się teraz dookoła w normalnym systemie tak zwanym, to zobaczcie, że większość dzieci właśnie siedzi teraz w czterech ścianach i to jest przykre, ale to jest prawdziwe. I tak naprawdę teraz nasze dzieci mają najwięcej wolności. I tak naprawdę, nawet przed pandemią, jak tego jeszcze nie było, to chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że my ogromną większość czasu stoimy gdzieś w jednym miejscu, w jakimś fajnym miejscu i ten nasz dom
po prostu tylko tyle, że się przemieszcza tu i ówdzie. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy cały czas w drodze. I co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że my nawiązujemy dużo kontaktów z rodzinami, które mają dzieci, które też lgną do siebie. Jak my widzimy na kotwicowisku kolejne dzieciaki na łódce, to momentalnie się dogadujemy z rodzicami i często jest tak, że oni eksportują swoje dzieci do nas na jeden dzień, później nasze dzieci eksportują się do nich i dzięki temu rodzice mają dzień wolnego, ale również to jest fajnie, bo nasi gadają różnymi językami, stykają się z przeróżnymi kulturami i to jest naprawdę no, mega, mega kształcące. Uważam, że to są takie aspekty łącznie z tym, że mają kontakt cały czas z biologią, tak jak teraz bawią się na plaży, oglądają różne ciekawe zwierzaczki, nurkują, z wielorybami pływaliśmy parę dni temu. To są rzeczy, których no, z całym szacunkiem, ale żaden system edukacji nie jest w stanie dać, tak? Więc to jak 6 lat temu, jak się pakowaliśmy, wiele osób mówiło, no jak? No stukali się w czoło, co mam dużo gadać. No to sami teraz wiecie, że tak naprawdę homeschooling już przestał być takim tematem w ogóle strasznym. Niszowym. Niszowym przede wszystkim i tak kontrowersyjnym, jak jeszcze był jakiś czas temu. Oczywiście są jakieś takie minusy, tak? Ale z tymi minusami tego homeschoolingu radzimy sobie właśnie kontakt z rówieśnikami. Chciałbym, żeby to było jasne. Nasz homeschooling nie polega na tym, że dzieciaki siedzą od rana do popołudnia na internecie w jakiejś tam wirtualnej szkole. Nasz homeschooling polega na tym, że my mamy program, który sami jako rodzice z nimi przerabiamy. I oni tylko spotykają się kontrolnie raz na parę tygodni ze swoim nauczycielem, żeby tam zrobić kilka ćwiczeń i zobaczyć, czy ten progres jest w porządku, tak? I dzięki temu mają akredytację normalnie w systemie. No dobrze, dosyć o tych dzieciach, dobrze. Bo pewnie mamy osoby, które nie mają dzieci, nie chcą słuchać 10 minut o dzieciach. Ale przechodząc płynnie z dzieci na nas, myślę, że tematem wiążącym jest zdrowie. I to jest kolejny, bardzo ważny temat na który jest właściwie chyba, to jest, jakbym to powiedzieć, drugie miejsce, jeśli chodzi o ilość pytań. No dobrze, ale co się dzieje, jak zachorujecie? Jak wy dbacie o swoje zdrowie? Gdzie jest opieka zdrowotna? I co? No właśnie, gdzie jest? No opowiadaj. No gdzie jest? No właśnie, to jest taki temat, który bardzo często się pojawia i absurdalnie to, że jesteśmy w nauce, zmusiło nas do mega świadomego życia i przede wszystkim przygotowania się, żeby na co dzień być przygotowanym na różne ewentualności. I to nie oznacza, że my jesteśmy poza zasięgiem służby zdrowia, tylko oznacza to, że nawet w środku miasta, w centrum Warszawy może się coś stać, dziecko może się zakrztusić monetą, nie wiem, ktoś może zemdleć, tak? Dostać zawał serca i często to od nas może zależy w tym momencie reakcja i to, co zrobimy. I teraz mam, uwaga, pytanie kolejne retoryczne. Przyznajcie się sami przed sobą, ilu z was wie, co zrobić w takiej sytuacji? No właśnie. Bo my zrobiliśmy kursy pierwszej pomocy, takiej rozszerzonej mocno, jak wybieraliśmy się na łódkę i powiem wam, że otworzyło nam to mega oczy na rzeczy, które mogą się zadziać wszędzie, nieważne czy na łódce, czy pod nosem, pod szpitalem. Jeżeli to się zadzieje 5 minut od szpitala, to nikt wam nie pomoże. Inaczej, ten szpital wam nie pomoże. Pomóc może wam tylko przypadek, że ktoś, kto wie, co zrobić, zrobi to, co trzeba w tym momencie tutaj. Będzie akurat koło was przechodził. I to jest, kurczę, powiem wam naprawdę, to było nieprawdopodobne. Dla mnie to było nieprawdopodobne doświadczenie. Ja dwa razy brałem te kursy, raz z człowiekiem, który był w Iraku ratownikiem na wojnie, więc no naprawdę z grubej rury to potraktował tą sprawę. No i to naprawdę otwiera oczy. I co? I to tutaj bierzemy na siebie odpowiedzialność za reakcję w naprawdę nagłych sytuacjach. Ja nie mówię, że jesteśmy kardiochirurgiem, chirurgiem, neurochirurgiem i czymkolwiek jeszcze w tym momencie. Ja tylko mówię, że w takich podstawowych sytuacjach, w niektórych wiemy, co zrobić, aby zapobiec bardzo tragicznym konsekwencjom, tak? No dobrze, dalej, a potem, jak już krótko mówiąc, pacjent jest stabilny, to wtedy jesteśmy najczęściej właśnie gdzieś w miarę blisko cywilizacji. Wtedy można kogoś przetransportować do szpitala, można zasięgnąć fachowej opieki lekarskiej, tak? I iść z tym tematem dalej. Więc tu tak naprawdę absurdalnie nie ma z tym problemu. Teraz zapytać, okej, no dobra, ale jak jesteście ubezpieczeni? Tu jesteśmy w ogóle w Unii Europejskiej, żeby było śmiesznie, ale jak kręcimy się po Karaibach, no to kręcimy się po przeróżnych jurysdykcjach, jakby to powiedzieć. I tu akurat nam bardzo, bardzo dobrze wychodzi ubezpieczenie turystyczne, które mamy od samego początku, od 6 lat.
wartościowej, i jeszcze nigdy nas nie zawiodło, tak, bo tak. Już mieliśmy niestety parę sytuacji, kiedy musieliśmy je użyć i naprawdę działa świetnie, mhm. Nie ma problemu, nigdy nie mamy w głowie tej takiej klapki na zasadzie, kurczę, no jechać już do tego szpitala, wybulić te pieniądze, czy nie jechać, jechać, nie jechać, nie. Po prostu jak czujemy, że sprawa wymaga już teraz interwencji fachowca, to zasuwamy, tak? Mhm. Mówiąc to, chciałbym też podkreślić, że my nie jesteśmy tym typem, który leci z przeziębieniem do szpitala, wręcz przeciwnie. My bardzo dużo rzeczy takich typowych, które dzieją się, no może nie na co dzień na szczęście, ale raz na jakiś czas, czy z nami, czy z dziećmi, próbujemy jednak leczyć po swojemu, tak? Po staremu, tak jak babcia w domu, naturalnymi metodami. I najczęściej nam się to udaje. I świetnie, i bardzo się z tego cieszymy, więc też nie jesteśmy jakimś tam obciążeniem dla tego naszego ubezpieczyciela, ale jak przychodzi co do czego, jest sytuacja naprawdę awaryjna, nie ma problemu i nie ma namysłu. Także no to jest fajne. Kochanie, bo się rozgadałeś. Tak, przepraszam. Rozgadałeś się i tak, słuchajcie, właściwie no to przed chwilą opowiedzieliśmy wam przede wszystkim o wadach. Bo to może powiedzieć, że to są wady życia po swojemu. I teraz czy myślicie, że to są wady dalej? I teraz tak się zastanawiamy. No właśnie, czy to są wady? Wady? Bo to są takie wady, ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie, życie, szkołę, tak? I przejdźmy w takim razie do tych zalet, bo mi się wydaje, że tak naprawdę wszystko możemy dzięki temu przetransformować w tym momencie. No bo to jest cały czas ta dyskusja, czy to jest ciężar odpowiedzialności, czy to jest radość z wolności w danej dziedzinie. Dla nas, czym jest dla ciebie, Bartek, zaletą tego, że żyjesz na własnych warunkach? No. Staram się szybko skontaktować z tym, co jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, bo zalet jest cały wór dla mnie. No najważniejsze, bo to ale dla mnie najważniejsze jest to. Każdy znajdzie swoje. Najważniejsze jest to, chyba w tym momencie, tak jak stoję, to powiem, że dla mnie dzieciaki są najważniejsze. Dla mnie, i to było chyba pierwsza rzecz, która wynikła w rozmowie lata temu, jeszcze dekadę temu, jak z Anią zaczynaliśmy w ogóle swoją relację. I ja tą relację między innymi zacząłem od tego, że jasno postawiłem, że mam takie marzenie i chciałbym iść z tym do przodu. Tak? I Ania powiedziała, no dobrze, ale chcesz mieć dzieci? Ja powiedziałem, że tak, ale tylko na łódce. I o co z tym chodziło? Chodziło w tym, że ja wychowałem się jeszcze w komunie, tak? I dla mnie ta komuna była jaka była, ja się tam polityką w tym momencie nie interesowałem, bo miałem kilka lat, ale ja jako dzieciak pamiętam tylko tyle, że ja byłem cały dzień wolny. Ja byłem cały dzień wolny, rodzice mnie spuszczali ze smyczy, gdzieś tam cała wioska o to dbała, żeby te wszystkie dzieciaki jakoś nie robiły głupich rzeczy, a jak robiły głupie rzeczy, to każdy wiedział, gdzie do kogo zadzwonić i zrobić z nimi porządek, albo sam zrobił z nimi porządek. I popatrzyłem na ten świat dzisiaj i się zastanawiałem, ale czy ja mogę tak dzieciaki spuścić ze smyczy po prostu w mieście czy na wsi na cały dzień? Kurczę, no chyba nie bardzo. Bo nawet jeśli mi starczy na to odwagi, to zaraz mnie ktoś, kurczę, krótko mówiąc, tutaj ukróci tą wolność, tak? Mm-hmm. No i pomyślałem, no i gdzie ja to mogę zrealizować? No i właśnie ta łódka przyszła do mnie, tak? Że na tej łódce możemy mieć taką wolność, że te dzieciaki właściwie cały dzień ganiają sobie po tej bezludnej wyspie po plaży albo z innymi dzieciakami się bawią i mają tak nieprawdopodobną wolność, tym bardziej, że jak robimy tą szkołę sami, to ona jest dużo bardziej efektywna, bo to jest indywidualny tok nauczania, w związku z czym te dzieciaki mają dużo więcej czasu dla siebie na taki samorozwój, tą edukację przez zabawę. I to jest dla mnie jakieś no, magiczne naprawdę, te dzieciaki po prostu podłapują rzeczy na podstawie potrzeby, a nie na podstawie abstrakcyjnego planu, okay, programu. Kochanie, rozkręciłem poczekaj, się znowu. Mega się dobra, odjechałem. Jest to, że po prostu my nie chcieliśmy czekać, aż dzieci będą dorosłe i z nimi coś zrobić. I to jest taki ostatni moment, te lata, szczerze mówiąc, teraz dla nich, my jesteśmy ważni i chcieliśmy być dla nich po prostu. I to jest z punktu widzenia rodziców, tego właśnie, szczególnie rodzin, jeśli macie dzieci i wiecie, że to są lata, których nigdy nie odzyskacie. I dla mnie jako matki to jest po prostu, nie wyobrażam sobie na przykład mieć nagle czas, kiedy będę miała, dzieci będą nagle 15 lat miały, ja ileś tam lat i nagle się okazuje, że dzieciaki już wcale nie chcą ze mną spędzać czasu, a ja mam nagle czas. To jest to. Ale kolejna bardzo ważna rzecz życia po własnym jest ta niezależność. Niezależność tego, że decydujesz o tym, każdego dnia się budzisz i decydujesz, co chcesz zrobić. Gdzie chcesz być. Że możesz decydować o tym, że twoja praca jest twoim pasją i idziesz do niej z uśmiechem. Że jeśli chcesz sobie zrobić przerwę, bo dzisiaj, nie wiem, wpadli znajomi, to robisz. Dla mnie jest to po prostu najważniejsza rzecz, że ja nie wyobrażam sobie na przykład teraz oddawać mojego najcenniejszego czasu jakiejkolwiek korporacji, firmie, bo po prostu tego nigdy nikt mi nie wróci, za jakiekolwiek pieniądze. I teraz myślę sobie teraz tak, że żadne pieniądze by mnie nie przekonały do tego.
I to jest coś, nie potrzebujemy dużo na co dzień. Potrzebujemy mieć pieniądze na jedzenie, tak, na pewne podstawowe rzeczy. Jeszcze żyjąc tak jak my, naprawdę wchodzimy w taki minimalizm, prostotę. No właśnie, bo to jest ważne, że w momencie, kiedy tu żyjemy, nie jesteśmy bombardowani całym tym marketingiem tego, co my musimy mieć. Co jeszcze musimy mieć? I się okazuje, że w tym domu, takim na lądzie, myśmy mieli taką masę rzeczy, które były nam niepotrzebne. Mimo tego, że my jesteśmy obydwoje minimalistami, mimo tego, że robiliśmy co roku remanent, mimo tego, że oddawiliśmy wszystko, co tak naprawdę nie było w użytku, ciuchy czy coś takiego, to i tak się okazało, że mamy, jak spakowaliśmy ten dom, to się okazało, że mamy tyle rzeczy zbędnych, że to się w głowie nie mieści. I teraz tak naprawdę żyjemy... mamy to, co nam potrzeba, plus oczywiście jeszcze mimo wszystko nagromadziło się troszeczkę rzeczy, które są niepotrzebne. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę nagle przewartościowujemy całe swoje życie codzienne i się okazuje, że możemy żyć za o wiele mniej. I naprawdę fajnie. Myślę, że poruszyliśmy dzisiaj dużo ciekawych tematów i pewnie każdy z Was znajdzie w tym wszystkim swoje aspekty, tak? Co jest dla Was ważne, tak? Dla nas były ważne dzieci i taka... Taki, żeby być panem swojego losu, żeby mieć czas na poranną jogę, żeby mogła poczytać hiszpański wieczorem i robić rzeczy, które nas interesują. I czy to będą wideo, czy tu zdjęcia, tu coś o jachtach, tak? To jest naszą pasją, tak? I napiszcie sami, my pewnie macie inne argumenty, co jest dla Was wadą, czego się boicie, tak? Podzielcie się w komentarzach, bardzo chętnie usłyszymy to i wtedy zbierzemy może te komentarze i będziemy dalej dyskutować, bo temat jest niezwykle interesujący, tak. A teraz tymczasem mamy przepiękny zachód słońca i myślę, że to jest pora na pożegnanie się. Dziękujemy. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć moją stałą maksymę, że nie próbujemy Was przekonać do tego, żebyście kupili sobie wszyscy łódki i wypłynęli na ocean, tylko próbujemy Was tylko i wyłącznie przekonać do tego, zainspirować do tego, żeby poczuć, co tak naprawdę głęboko w sercu Wam siedzi, jakieś marzenie, jakie jest to marzenie i postarać się mimo wszystko pójść w tym kierunku. Mimo tych wszystkich rzeczy, które wydają Wam się niemożliwe, które wydają Wam się absurdalne, które nieosiągalne i tak dalej. Już nawet zwrócenie się w tym kierunku daje ogromne jakieś poczucie spełnienia. Nie musicie wcale tam dotrzeć, ale to jest naprawdę coś fajnego. My na przykład jak zaczęliśmy zmierzać w tym kierunku, już poczuliśmy jakieś poczucie takiego mega nadrzędnego celu w życiu. To było naprawdę magiczne, super. Polecamy. I tego Wam życzymy. Tego Wam życzymy. Hej, pa. O jest, nie czuję nóg. O w mordę. Cloistered in injustice, dead.